Witajcie, cześć! Mateusz z tej strony, witam w kolejnym odcinku Nieporadnika Laboratorium Wyzwań w projekcie Hukatomba. Druga seria wyzwań z klasy Lustra. Astromantka Arwyna. Muszę podzielić się tobą z Luną. No trudno. Okej. Powiel jej stronników albo ich podziel, byle nie przez zero. Wiecie co się dzieje, jak się dzieli przez zero. Pamiętał! Nie dziel przez zero. Taka autokorekta. Fajna melodyjka jest. Arwyna! Hej, radzisz sobie z obliczeniami? A czy muszę mieć full zdrowia? To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy muszę mieć full zdrowia. W każdym razie tak to wygląda. Nic mi się tutaj nie zgadza. No właśnie. To powinno być z drugiej strony w ogóle. Co mam ochotę sprawdzić, co się stanie, jak wszystkich pozabijamy. I to. Już ode mnie. Redukcja. Odejmowanko. Smokobójstwo. Okej, mamy zadawanie obrażeń. Mamy wskrzeszenie, ale to tak trochę nie bardzo. Nie, to nawet bardzo. Okej. Rozumiem. To nie było odwracanie. No to zrąbałem. Ja myślę, że to było odwrócenie punktu zdrowia i ataku. No to wracamy do punktu wyjściowego. Mój błąd. To? Myślałem, że to jest zamiana ataku i zdrowia. A to nie ta karta była. No ale dobrze. Już tyle godzin ślęczę nad tym równaniem. Jednego muszę skrócić, to na pewno. Potem dwa razy muszę dodać. Dorzucić jednego ziomka tu. I zaraz jeden punkt obrażeń. Proste. Na razie naprawdę zero wyzwania. Poza tą jedną pomyłką, ale to naprawdę pomyłka była. Okej, kogoś muszę zabić. To chcemy zagrać dopiero po łuczniczkach. Tego jestem więcej niż pewien. Myślę, że chcemy zabić tego ziomka i zabić swojego ziomka. Dostanie dwa. Jeden strzał. Nie jestem w stanie go zabić. Jeden strzał. Obawiam się, że nie jestem w stanie. W sensie jestem w stanie go zabić, ale zostaną mi dwa stronnicy, jemu zostanie jeden. Więc to jest problem. Jak się tego ziomka pozbyć? Czy jestem w stanie się go pozbyć? Nie jestem w stanie się go pozbyć. To muszę go zacząć bufować. Mam gumkę do mazania.
Jeden strzał. Jeden strzał. W sumie. I czyszczka. Załatwione. I tak zwana czystka. Pamiętaj ustaw możliwości wykonywania działań. Według zdrowia? Okej. Okay. Czy temu... Podwajasz zdrowie stronnika. What? To chcę jedno Yeti zmaczować i to już pójdzie na lewo. Teraz jakbym posortował, to by było 3-5, więc to mi nie pasuje. Nie mogę użyć tego. Komunikacja gwiazd. Więc muszę zadać mu też, ale jak... Nie, muszę temu zadać, żeby miał 4. To się pojawi... A, okej. Okay. Tak, ma 4, teraz sortowanko i podwajanko. I leczonko. Podwajanko i leczonko. Dobrze. O losie. A skąd ja mam Yeti wyczasnąć? Okej, okay, wiem skąd. Aha. Kiedyś będę taka jak ty. Aha. Teraz się pojawił czynnica czarownika. Kiedyś będę taka jak ty. Jeszcze jedna powinna być tam. Albo nie. Szaleństwa po prostu. Po prostu szaleństwa. Nie muszę chyba zmaczować kart, co? No, dobrze. Nie muszę. Lunie, z pewnością przyda się twoja pomoc. Jest ostatnio wykończone. To by było dosyć niemiłe, gdybym musiał jeszcze karty zmaczować. No okej. Okay. Zwycięstwo. Kolejna seria zagadek za nami. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Oczywiście zachęcam do rozwiązywania zagadek samodzielnie i oglądanie odcinków na kanale moim nieporadnikowym, tylko jeśli gdzieś utkniecie, bo w miarę sprawnie mi to póki co wychodzi. W tym odcinku to tyle, zostawcie łapkę w górę, oczywiście subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku nieporadnika.